O wow. O kurde. Zastanawiam się, czy jest możliwe, aby przejechać mapę w Forcie Horizon 5 dookoła bez dotykania samochodem asfaltu. Czy jest to w ogóle wykonalne? Jak myślicie? Nigdy tego nie próbowałem, nigdy tego nie testowałem, ale tak się zastanawiam, no w sumie dookoła mapy są lasy, jest tutaj jakaś woda, teoretycznie przez wszystko dałoby się przejechać, ale zasada jest jedna, nie dotykamy asfaltu i obawiam się tego obszaru tutaj najbardziej, albo gdzieś tu, żeby przejechać, nie? Nie wiem, czy to będzie możliwe. Zobaczymy. A jak wam się podoba taki challenge, to zostawcie łapę w górę oraz suba. A my startujemy ze słynnego łuku, czyli tutaj. I będziemy musieli sobie tu wrócić, ale zajeżdżając dookoła. Staramy się oczywiście jechać jak najbardziej dookoła i zobaczymy, czy da się to zrobić. To jest chyba najmniej odwiedzane miejsce w Forcie Horizon 5, tak mi się wydaje, a jest jedno z najpiękniejszych. Jedziemy sobie w Fordzie Bronco Raptor, to jest nowy samochód dodany do Fordzy, który ma takie ciekawe opcje tuningowe, zobaczcie sobie, z przodu, z boku, fajnie wygląda. No ale co, zabierajmy się do roboty i jedźmy. No plażą idzie wyjątkowo łatwo, tutaj jesteśmy daleko od drogi asfaltowej, nie musimy jej dotykać. I za chwilę podejdziemy sobie do mostu i tam będzie woda, na której lądujemy z tego takiego wielkiego skoku z tego opuszczonego lotniska, kojarzycie, nie? No i ona wiadomo, że jest płytka, więc powinniśmy ją pokonać bez problemu. Martwię się tylko tym, że jak wyjadę poza mapę, albo inaczej, gdzieś tam wyjadę w taki teren, gdzie mnie może cofnąć, to wtedy cofnie mnie na drogę i challenge będę musiał chyba powtórzyć, no jak się umawiamy. No i tutaj, jak wyjadę sobie na lotnisko, no to tam też będą takie drogi szutrowe, ale mówiliśmy się, że chodzi nam o drogi asfaltowe, nie? Żeby ich unikać. A zobaczymy może na następnym challenge'u drogi szutrowe. Czy da się tak przejechać mapę dookoła, żeby nie dotykać szutrowych dróg? O, i tutaj sobie powinniśmy normalnie śmignąć. Kiedyś robiliśmy zlot tutaj w tej wodzie. I Bronco akurat sobie z tym poradzi bez problemu. Ty, ja tak teraz patrzę, że można go przekształcić. O, okej, czekaj. Co, ściągamy w nim dech? O, wow! O kurde. No nie no. Gorzej wygląda od tyłu, prawda? Pewnie ciekawiej się jeździ, ale wolę chyba mieć ten założony dach. Jedziemy dalej. Dojeżdżamy do lotniska, no i teraz musimy tak zjechać, żeby nie dotknąć asfaltu. Ten asfalt jest tutaj bardzo szeroki, więc nie będę ryzykował i pojadę sobie tutaj. Też tak jeszcze zerknę na mapkę. Poczekaj, pokaż mi tą mapkę. I moglibyśmy to lotnisko też przejechać w tym miejscu, nie? Nie musimy jechać konkretnie z tej strony, tylko możemy sobie przejechać tutaj, też jakbyśmy chcieli. Okej, dobra, ale na razie jedziemy sobie tutaj wzdłuż lotniska. Dobra, i teraz... O, czekaj, nie tak, nie rozbijaj się, Fordzie Bronco. I tutaj przejeżdżamy sobie przez ten lasek i osoby niewtajemniczone, które nigdy nie robiły tutaj maksymalnej prędkości na tej hopce, to nie będą tego wiedzieć, ale ten las zaraz za tym lotniskiem jest całkiem spory i daleko można tutaj wyjechać. Zobaczcie, można wyjechać tak daleko, że prawie na minimapce nic nam nie będzie się pojawiać. I tutaj jest taka jakby góra się zaczyna i dopiero na niej zaczyna nas tak mocno cofać. Ja tam nie będę podjeżdżał, bo zaraz mnie zrespi do asfaltu, a tego bym nie chciał. No i tutaj zaczyna się zagadkowa sprawa, bo jak zjedziemy sobie w lewą stronę teraz, to jedziemy prosto na drogę asfaltową. Patrzcie, tutaj jest zresztą ukryty garaż. I co się stanie w tym miejscu? Powiem szczerze, nie wiem.
którymś miejscu na pewno zacznie nas cofać, wiesz. Po prostu wyjedziemy poza granicę mapy i może się okazać, że nie będziemy w stanie tego przebrnąć. Ale na razie jedźmy sobie powoli, jak najbliżej drogi i drogi asfaltowej. I jedziemy teraz prosto na inną drogę asfaltową, niestety, którą też będziemy musieli ominąć. Ale staram się jechać tak, żeby nie przejechać przez te takie góry jakby, które mogą nas zrespić do tyłu. Ale pięknie ta dżungla wygląda, ja pierdolę. Tyle już tak Fordza jest na rynku, dalej rozwala mnie ta grafa, naprawdę. Jak oni to zrobili, to nie wiem, ale to jest genialne. Co ciekawe, na Xboxie Series X dużo gorzej ta grafika nie wygląda. Teraz gram sobie na PC-cie. Wow, to jest po prostu szok. Okej, tu możemy sobie na tą polankę wyjechać. Nie musimy jechać dżunglą. Ale trzeba uważać na drogę tam na dole. Tutaj sobie zjedziemy, cyk. W sumie fajna przygoda, nie? Tak, żeby sobie z jakimś kolegą pojeździć po tych dżunglach, nie dżunglach. Bliżej drogi może trochę. No i tutaj musimy się zastanowić, bo jesteśmy na otwartej przestrzeni. O kurde, myślałem, że to asfalt będzie. Na otwartej przestrzeni jesteśmy przed mostem i ten most też powinniśmy wziąć raczej z tej strony tutaj. Dlatego, że jak... O, czekaj, nie teleportował, Boże. Jak pojedziemy sobie pod mostem, to później nie będziemy mieli jak wrócić na drogę tutaj dookoła, nie? Bo... A nie, tutaj jest jeszcze most, zobacz. O, nie? Pod tą drogą tu moglibyśmy przejechać, no tak. Aż, że nie bierze się pod uwagę tych mostów, kurczę. Ale na razie pojedźmy, zaryzykujmy i pojedźmy po prawej stronie tego mostu. Czyli teraz musimy jechać tu ostro pod górę. Z tego co pamiętam, dało się tu jakoś to przejechać. Tylko w którymś momencie właśnie jest to cofanie. Może mnie zrespić, więc trochę się obstrywam, ale może nie będzie tak źle. Dawaj, bronko, dawaj. O, fuck, muszę jechać od nowa, fuck me. Dobra, startujemy od łuku. Jedziemy. Dawaj, ziomek, pomogę ci. Nie masz snorkela, ja mam. Wyciągnę cię stąd. Łap się za linę. Cofamy. O, lina się zerwała, o nie. What's up, homie? Ten też się tutaj zakopał, zobacz. Jeszcze BM-ką najgorzej. I gościu o niku Diesel. O, kurde, blisko. I tutaj jest ta druga opcja przejazdu, czyli możemy sobie, zobaczcie, tutaj myknąć, cyk. I bardzo prosto możemy sobie też przejechać tą stroną lotniska, bez stresu, nie? Tak sobie jedziemy. Także też tak można, nie dotykając asfaltu, oczywiście. Bardziej hardkorowa wersja tego wyzwania dotyczyłaby nie dotykania w ogóle drogi jakiejkolwiek, na przykład szutrowej. Ale na razie spróbujmy z asfaltami, bo jak widzicie, nie jest to takie proste, jakby się wydawało. I dotarliśmy do punktu wyjścia. Czyli powróciliśmy do tego miejsca, gdzie mnie cofnęło. No i teraz spróbujmy właśnie tej trudniejszej opcji. Mam nadzieję, że pod tamtym następnym mostem będzie można normalnie przejechać. Bo na razie idzie, no, bardzo dobrze. Zobaczmy na mapę.
Tak, musimy teraz cały czas tak jakby na wprost pojechać i potem myknąć przez... no most, tylko że pod mostem. Okej, no i tutaj możemy sobie na spokojnie też wodą pojechać, jakbyśmy chcieli. Dobra. Tu jest elegancko, już nam się dżungla przerzedza. Może odkryjemy jakąś ciekawostkę albo easter egga, nie wiem. Zobaczymy. Na razie zaczynamy challenge, nie wiem na czym się skończy i czy w ogóle się skończy. O, radar tutaj? Już o nim zapomniałem. Dobra, zobaczmy. Jeszcze kawałek, musimy dojechać. O, dojechaliśmy do wodospadu. Kurczę, wiesz, trzeba uważać na tym wodospadzie, bo tu jak się wywrócisz na dach, to też cię zresetuje przecież, nie? To nie jest taka prosta sprawa. Więc, no, należy zachować czujność, to na pewno. Nie bać się, ale czujnym trzeba być. Wjeżdżamy sobie tutaj. O, okej. I tu już możemy sobie normalnie jechać wodą. Przez to takie mnie... O, nie resetuj... Dobrze! Cyk i cyk. Okej, pokaż mapkę. Okej, będziemy jechać tą wodą teraz i przejedziemy pod mostem. Ja mam nadzieję, że tutaj jest most, przez który będziemy... pod którym będziemy mogli przejechać faktycznie, bo... na razie nic na to nie wskazuje, żeby tu był taki most właśnie. Ale jest rzeka, no raczej nie płynie rzeka. O, jechaliście tu kiedyś w ogóle? Ja nie. O kurde! Ej, ja tu nigdy nie jechałem pod tym mostem chyba. Ja nie kojarzę, żeby tu był taki most. Wiem, że tutaj była taka zatoczka z tej drogi offroadowej i często sobie lubiłem tutaj jeździć, bo to takie wiejskie tereny są. Ale okej, udało się. To, bo to, zobacz, nie jest nawet linia przerywana tutaj żadna ani nic, nie? Tylko widzę rzekę, no i nie kojarzę, żeby w tym miejscu rzeka płynęła nad jezdnią, więc... więc dobra, zrobione. Okej, wróciliśmy na dobry tor. Ciekawe, czy dałoby się pojechać tam górą tym mostem. Koło tego mostu dużego w taki sposób, żeby cię nie zresetowało do tyłu. No i jesteśmy w grze, dobra. Wróciliśmy na odpowiednie tory, teraz trzeba przetrwać dalej. Tu chyba jest jakiś wyścig ze świątyń. Jechało się jakimś tam raptorem czy coś takiego, chyba jakaś taka playlista festiwalowa była. Tu były te drzewa pousuwane trochę. Tutaj jest taka, zobaczcie, niewidoczna nawet na mapie droga, można powiedzieć. Na pewno jest to takie trochę wyjeżdżone, ale jak popatrzycie, to zobaczcie, na mapie nic tu kompletnie nie ma. I takich dróg jest sporo też, nie tylko w tej Forzie Horizon 5, ale w Forzie Horizon 4 też. Ja sobie ze znajomym takie drogi często zwiedzaliśmy i powiem wam, że cała siatka tych dróżek takich pobocznych była. Przeważnie były to takie wydeptane na przykład przez ludzi single tracki. A czasami były to takie normalne, zwyczajne drogi, tylko że nie zaznaczone na mapie. Ciekawe, nie? Zobaczcie, ta droga wygląda zupełnie tak samo jak ta, którą przed chwilą jechaliśmy, a mimo wszystko ta jest zaznaczona, a tamta nie była. Ciekawe, co? Także dużo takich smaczków można na mapie poznajdywać. Wow, ale ładny widok. Okej. Jedziemy sobie dalej i teraz tak, tutaj możemy sobie skręcić. Tak co chwilę zerkać na dużą mapę, gdzie my właściwie jesteśmy. Tu nie możemy przekroczyć drogi, znaczy jest... O nie, 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 teleportuj się, Boże. Prawie zawału dostałem, bo zobaczcie, już jesteśmy, no nie w połowie drogi, ale daleko. Jest jeszcze taka możliwość, że moglibyśmy spróbować przez drogę przeskoczyć jakoś na drugą stronę. No ale wtedy byśmy musieli na przykład trzy razy przeskoczyć, wiesz, tą drogę. Myślę, że tutaj damy radę pojechać wzdłuż drogi po poboczu nawet, jeśli byśmy mieli taką możliwość. O! Okej! Okay.
O, ale się osrałem. Już myślałem, że będę musiał od początku jechać. Drugi raz. Dobra, trzymam się lepiej bliżej asfaltowej, na wszelki wypadek. Ale się zgrzałem w tym momencie. Dobrze, że jest zima i mam okno otwarte, to mi naśleci zimnego powietrza. Może zachowam zimną krew do końca. Gdzie mnie to tak cofnęło? I spodziewałby się, że tak blisko drogi będzie cofanie? Ja nie. No i tutaj powinno być w miarę prosto, tak? Przez te góry tutaj po prawej nie przejedziesz już, bo cię cofa, czaisz? Ale jaja. W życiu bym nie powiedział, że tak może być w tej forcie, nie? Tutaj może być w miarę prosto, potem będzie plaża, ale dalej będą takie skaliste tereny. I tam się zastanawiam, co będzie. Wiesz, tam gdzie jeździ ten pociąg, nie? Tutaj powinno być w miarę prosto, ale tam? No nie wiem, zobaczymy. Na razie idzie ładnie. Okej, tu jest moment, gdzie mnie może cofnąć, jak będę za daleko od drogi, więc lepiej się trochę przybliżyć. Ale w taki sposób, żebym nie, wiesz, żebym nie zjechał na nią całkowicie. Bo nie możemy dotknąć asfaltu kołami. Okej, dobra, mamy ten taki najbardziej wysunięty odcinek drogi za sobą. No i teraz powinno być już z górki. Przynajmniej do tych skalistych terenów, bo będziemy jechać sobie plażą. Juhu! Yeah! Też trzeba, kurczę, uważać, żeby za głęboko nie wjechać do wody, bo nas zresetuje na 100% na asfalt. Ja nie wiem, jak przyfarciłem, że zresetowało mnie na drogę szutrową, ale to był naprawdę spory fart. Wow. O, spotkałem tego gościa Diesel, co jechał w BMC po drugiej stronie mapki, zobacz. Też się tu w piasku grzebie. Już ma inne auto, skubaniec. Okej. Ta droga offroadowa prowadzi nas prosto do asfaltowej, więc musimy odbić gdzieś tutaj. No i z tego co opatrzcie, tutaj też jest taka jakby droga, nie? I ona nie jest znowu zaznaczona na mapie, a wygląda zupełnie jak taka droga do ścigania się, nie? I zobacz, możesz sobie nią normalnie jechać. I tutaj za chwilę chyba będzie woda, jakaś taka rzeczka i w razie czego spróbujemy nią sobie pojechać. Gdzieś tutaj. Mamy akurat samochód ze sporym prześwitem, więc powinien sobie z tym poradzić. Chodzi mi o to, że tutaj powinno być bezpiecznie, żeby to zrobić. I możemy sobie normalnie wodą tutaj cisnąć. I zobaczcie, są skały po prawej stronie. No i co dalej? Powiem szczerze, też nie byłem w tym miejscu nigdy. Nie wiem, jak ta rzeka się tu kończy. A, jest jakiś wodospadzik, popatrz. O kurde. Ej, nigdy tu nie byłem. W tym miejscu. Mam nadzieję, że nie jest za głęboko, żebym się nie utopił. Byliście tu kiedyś? Ja nigdy tu nie byłem. No bo nie było po co, nie? Jak to sobie możemy pozwielać? Okej. Okay. Na mapie chyba dotknąłem drogi asfaltowej, ale kołami nie dotknąłem, więc nie liczy się. No, przejeżdżałem też pod mostami, prawda? Okej, okay, no i... Ty, patrz! Przecież my tu mamy tory! Jest jeden minus tylko, na który trzeba uważać, żeby nas nie uderzył pociąg i nie popchnął na asfalt jakoś. Więc to jest ważne. Mhm, ale teoretycznie... Czekaj, zjadę sobie kurde, żeby mnie nie uderzyło nic. Ja gram na trybie online, więc wiesz, różnie może być. Teoretycznie moglibyśmy sobie właśnie tymi torami tutaj dookoła pojechać i nie dotkniemy asfaltu, prawda? Albo możemy jechać rzeką. Popatrz, popatrz. Jest kilka opcji, a co będzie tutaj? Nie wiem. Na razie jedziemy sobie tak. I za chwilę chyba zjadę na rzekę. No i ciśniemy dalej. We'll be right back.
mamy ciekawy przejazd. A kurde. Czekaj. Aha, dalej też mamy most, okej. Czyli możemy trzymać się tej wody i powinniśmy to ogarnąć. Tak, i tutaj za chwilę będzie znowu przejazd przez mostek, a raczej pod mostkiem, ale możemy też trzymać się toru w razie czego. Teraz... Nie no, wolę chyba zjechać pod mostkiem. Już będę miał tą drogę zaliczoną. Chociaż tam też bym pojechał tymi torami, to bym mógł sobie tu zeskoczyć. Ale jest ryzyko, że samochód źle się zroluje i mnie zresetuje, wiecie gdzie. Lepiej nie ryzykować. Jedźmy sobie tutaj, skoro jest dobrze. No proszę, znalazłem tabliczkę, której jeszcze nigdy nie zebrałem. Wydawało mi się, że kupiłem sobie już skarby. Ten taki pakiecik. O, tu się kończą tory. Ale popatrz, tu jest też woda w tamtą stronę, gdzieś sobie płynie. Pokaż mapkę. Popatrz, nie? Ty, a jakby tam... Nie no, zresetuje nas na bank. Ty, ale patrz. Teoretycznie tu by się dało jakoś przejechać, nie? Ja myślę, że to będzie reset murowany tutaj, jakbyśmy pojechali. Patrzcie, jesteśmy już na wysokości miasta, już naprawdę niewiele nam brakuje, żeby dojechać do celu. Tutaj jeszcze koło tego wulkanu może być ciekawie. Okej, jedźmy. Musimy niestety zawrócić w tą stronę. No. Dobra, i tutaj powinniśmy przez te... O, tutaj powinniśmy przez te góry śmignąć sobie ładnie. Tak na przełaj, mam nadzieję. Bo jak nie, to... Nie no, chyba powinno być okej. Ja tu nigdy... Ej, byliście tu kiedyś? W tym miejscu? Nikt nigdy nie miał takiej potrzeby, nie? Żeby tu jeździć. Mam nadzieję, że tu nie będzie resetu. Wiesz, nie ma żadnego ostrzeżenia, że na przykład zbliżasz się do krawędzi gry, czy coś takiego. Od razu reset i elo. Wow. Okej, kurde, tu się dało normalnie przejechać. To jest ciekawy skrót, nie? Nie wiem, czy tu jakikolwiek wyścig prowadzi właśnie przez to miejsce. O, okej. Dobra, jedziemy dalej. Dobrze. Czy my tu normalnie zjedziemy, czy jakaś skała będzie? Nie ma skały. I tutaj też zaczyna się teren zagadkowy. Bo tu mamy taką otwartą przestrzeń, ale co będzie tam dalej? Tu też nie mamy przejazdu pod jakimś mostem, bo tu nie ma mostu, tutaj ten teren jest na równi, jakby. I zobaczmy. Tu chyba jest jakiś wyścig offroadowy, co się z wulkanu zjeżdża, nie? To tutaj ten kawałek znam, ale tutaj mnie zastanawia. Co będzie dalej? Nie no, tak blisko drogi by nie było resetu. Można raczej normalnie jechać. No jest trochę kisiel, ale jedziemy. O, i tu są te skały. Czy je się da wyminąć normalnie tak, żeby drogą nie jechać? Patrz, tutaj już tekstury takiej niskiej jakości po prawej stronie były. Ryzykownie, o. Gościu chyba robi ten sam challenge co ja. Albo wypadł z drogi. Tak czy inaczej, siemaneczko. Okej. Pojedziemy sobie tak ostrożnie tymi skałami tutaj. Nie no. Dalej mamy? Na wprost, tak? To tak zróbmy.
Chyba to już jest prawie koniec, jakby mnie tu zresetowało. To troszkę nie tak. Dobra, tu się możemy rozpędzić, przejdziemy przez górę przed nami. I tu też będzie piękny widok. Teraz trzeba uważać, żeby tu asfaltu nie dotknąć. I tu już właściwie mamy prostą drogę na plażę. A jak tylko zjedziemy sobie na plażę, to chyba zwyciężymy. Chyba uda nam się to zrobić. O, kamienie! Tutaj jest taki challenge, z punktu do punktu się jedzie. I o, można sobie zjechać na tą rzeczkę, która jest zresztą kontynuacją tej rzeczki, którą przejeżdżaliśmy tam koło torów. I ona sobie tutaj spływa do, w sumie, oceanu chyba, nie? Kurde, ej, objechane chyba mamy. Raz mnie zresetowało, ale zacząłem challenge od początku, według zasad. I poza tym udało się chyba, jak na razie, przejechać wszystko dookoła. Nie, tam trzeba by było jeszcze spróbować tam podjechać tak, żeby ogarnąć ten most z prawej strony, żeby nie przejeżdżać pod nim, ale jak była taka możliwość, to zrobiliśmy i jest dobrze. O, będzie głęboka? Nie, na szczęście była to zwykła woda, płytka. A już tak się trochę też tutaj spociłem. I moi drodzy, kończymy challenge! Dojechaliśmy do mety! Cyk! Zrobione! No, trzeba przyznać, że nie było to aż takie trudne. Był jeden moment taki, który trzeba było, z którym trzeba było sobie poradzić. Może jak się patrzyło na mapkę, to nie było to jednoznaczne. Ale wiecie, w jakiej Forzie trudniej byłoby wykonać ten challenge? W Forzie Horizon 2. Myślę, że w dwójce byłoby to nawet niewykonalne, żeby przejechać offroady w ten sposób. Żeby przejechać po prostu mapę dookoła tak, żeby nie dotykać drogi asfaltowej. W czwórce... Kurde, chyba byłoby to też wykonalne, bo tam też mieliśmy sporo swobody. I w trójce też myślę, że byłoby to problematyczne, bo tam też nie mieliśmy całkowicie otwartej mapki, nie? Tam też mieliśmy czasami takie barierki, których nie można było, przez które nie można było się przedostać. Ale w czwórce też myślę, że okolice miasta mogłyby być trudne do pokonania, bo tam była taka... To miasto było takie zablokowane jakby w pewnym momencie, nie? Tam był most, na który nie można było wjechać. A też myślę, że warto byłoby tam zrobić też ten challenge. Ale w Forzie Horizon 5 się udało. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.